Na naszej antenie były wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że nie tyle przepisy prawa, co decyzje polityczne mogą poprawić bezpieczeństwo polskich żołnierzy na granicy z Białorusią. W programie Polski Punkt Widzenia poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego PiS-u Mariusz Błaszczak był pytany o wpływ regulacji prawnych, zwłaszcza prezydenckiej inicjatywy o działaniach państwa w sytuacji zewnętrznego zagrożenia, na postawę polskich żołnierzy w wojnie hybrydowej, za którą stoi białoruski reżim odbierający instrukcje w Moskwie. My nie jesteśmy przeciwni ustawom, rzeczywiście w poprzedniej kadencji na ten temat rozmawialiśmy, ale jeżeli ktoś myśli, że ta ustawa rozwiąże zasadniczy problem, no nie rozwiąże. Zasadniczy problem polega na tym, że obecna władza odwróciła się plecami do polskich żołnierzy. I to jest problem zasadniczy. Ale oczywiście możemy rozmawiać na temat udoskonalenia prawa, udoskonalenia przepisów. Natomiast jeżeli nie dojdzie do rozwiązania tego zespołu w prokuraturze, zespołu, który ma oceniać postawę żołnierzy, czyli czytaj, oskarżać żołnierzy za użycie broni. Jeżeli nieumorzone zostanie śledztwo wymierzone w żołnierzy, którzy użyli broni na granicy w marcu tego roku, no to cóż się zmieni? Były minister obrony narodowej mówił, że prawo powinno być interpretowane na korzyść żołnierzy, a nie agresora. Dodał, że bez tego obrona Polski staje się nieskuteczna, a żołnierzom wytrąca się broń z dłoni.